Dzięki swojej lekkości, elastyczności i bogatym ekosystemie rozszerzeń Visual Studio Code stało się narzędziem wybieranym przez wielu programistów, ale do tej pory praca z projektami dodatkowymi była dosyć uciążliwa. Natomiast po publikacji rozszerzenia C Sharp DevKit od Microsoftu możemy teraz bez problemu wygodnie otwierać i uruchamiać solucje dodatkowe przez Visual Studio Code. W tym mini-kursie pokażę Ci, jak zacząć swoją przygodę z Visual Studio Code od podstaw, czyli od utworzenia pierwszej solucji. Później przejdziemy do uruchomienia projektu, jego debugowania i wykonywania testów. Poznamy też skróty klawiszowe, które pozwolą nam na efektywniejsze programowanie. Na koniec zobaczymy, jak Visual Studio Code integruje się z gitem zarówno domyślnie, jak i za pomocą instalacji dodatkowych rozszerzeń. Jeżeli jesteś nowy na kanale, to zapraszam do subskrypcji oraz na serwer Discord, do którego link znajdziesz w opisie. Żeby zainstalować Visual Studio Code, wystarczy udać się na stronę code.visualstudio.com kośnik Download. I to właśnie tutaj mamy tak naprawdę trzy możliwości. Jest to wersja dla Windowsa, Linuxa oraz dla macOS. Tak więc, przy instalacji odpowiedniej wersji na Twój właśnie system, wystarczy pobrać konkretny plik instalacyjny, a następnie przeklikać Instalację. Natomiast podczas samej instalacji warto zaznaczyć opcję Add Open with Code Action to Windows Explorer File Context menu oraz opcję Add Open with Code, Action to Windows Explorer Directory Context Menu. Dzięki temu będziemy w stanie otwierać folder poprzez Visual Studio Code bezpośrednio w kontekście ponaciśnięciu prawym przyciskiem myszy w danym folderze lub na danym pliku. Natomiast jako że instalacja samego Visual Studio Code nie zapewni nam pełnego środowiska do pracy z DONETEM, to musimy jeszcze oprócz tego zainstalować również .NET SDK, czyli po prostu platformę, na której będziemy mogli tworzyć aplikacje w C Sharpie. Tak więc, żeby zainstalować .Net SDK, wystarczy udać się na stronę ukośnik download i to właśnie tutaj również znajdziemy aktualną wersję .Net starszą wersję, jak i wersję Preview. I na aktualny moment jest to wersja .Net 8 jako Preview. Tak więc po instalacji zarówno Visual Studio Code, jak i .Net SDK, możemy po raz pierwszy uruchomić Visual Studio Code w celu utworzenia pierwszego .Netowego programu. Tak więc ja będąc już po prostu w jakimś konkretnym folderze, gdzie chcę utworzyć nowy projekt, to wystarczy, że kliknę prawym przyciskiem myszy. Jeżeli korzystasz z Windows 11, to tutaj trzeba kliknąć jeszcze opcję Show More Options. i Możemy wybrać akcję Open with Code i to właśnie to otworzy bezpośrednio Visual Studio Code w kontekście tego folderu. Natomiast klikając Shift i klikając prawym przyciskiem myszy, mam od razu do menu i to właśnie tutaj również możemy otworzyć ten folder poprzez Visual Studio Code. Tak więc teraz w teorii bylibyśmy w stanie utworzyć nasz pierwszy dotnetowy projekt poprzez CLI, natomiast praca z tego typu projektami będzie znacznie ułatwiona, jeżeli zainstalujemy jeszcze jeden dodatek do Visual Studio Code, a konkretnie jest to C Sharp DevKit. Tak więc będąc tutaj w zakładce Extensions, wyszukam pod nazwą C Sharp DevKit i po prostu to właśnie rozszerzenie zainstaluję do mojego lokalnego Visual Studio Code. Tak więc teraz dopiero po instalacji tego rozszerzenia, to jeżeli wcisnę kombinację klawiszy CTRL-SHIFT oraz P to pokaże mi się takie okienko z dostępnymi akcjami Visual Studio Code. Jako, że teraz mamy już zainstalowane to rozszerzenie to jak widzimy tutaj po wpisaniu .NET są tak naprawdę opcje, które są dostępne przez to właśnie rozszerzenie. Tak więc chcąc utworzyć nowy projekt wystarczy wybierać opcję .NET New Project i to właśnie teraz mamy możliwość wybrania z wielu różnych szablonów, które są dostępne poprzez zainstalowane SDK na mojej maszynie. Tak więc może ja po prostu tutaj znajdę aplikację konsolową i to właśnie tego typu aplikację dodamy do naszego folderu, może nazwiemy po prostu vscode console. następnie bierzemy, w jakim folderze ten nowy projekt zostanie utworzony, i może ja zostanę przy opcji Default Directory. Po chwili. Jeżeli przejdziemy ponownie do zakładki VS Explorer, tak widzimy, tutaj mamy już nasze pliki solucyjne, tak więc jest to plik vscode sln. I jest to plik, który będzie agregował całościowy projekt, czyli różne jego moduły, w jedną solucję, przez co będzie nam łatwiej na niej pracować. Natomiast oprócz pliku solucyjnego, mam tutaj tak naprawdę folder .console, w którym znajduje się plik projektowy z rozszerzeniem .csproj i to właśnie w nim znajduje się informacja, z jaką wersją frameworka ten program będzie uruchamiany. Tak więc aktualnie jest to .NET 8 na mojej lokalnej maszynie. Natomiast oprócz tego, Mam tutaj jak widać jeszcze jeden plik, a konkretnie jest to program CS, w którym po prostu do konsoli wypisujemy Hello World. Tak więc załóżmy, że chcielibyśmy ten program uruchomić. I pytanie, jak to zrobić w Visual Studio Code? W teorii mam tutaj zakładkę Start Debugging albo Run Without Debugger w opcji Run. Natomiast przed pierwszym uruchomieniem będziemy jeszcze musieli utworzyć pliki konfiguracyjne pod kątem uruchomienia tej właśnie aplikacji. Tak więc, żeby to zrobić, to wystarczy tutaj przejść do zakładki Run and Debug i w niej przed pierwszym uruchomieniem kliknę w opcję create a launch.json file. Tak więc tutaj możemy wybrać jakiego debugera chcemy użyć do tego projektu. Może ja po prostu skorzystam .NET 5 Plus i .NET Core. I po chwili plik launch.json został dodany do tego właśnie projektu, dzięki któremu będę w stanie uruchamiać ten projekt w trybie debugowania lub nie. Jak widzimy ten plik launch.json jest to tak naprawdę plik utworzony w nowym folderze dedykowanym dla VS Code. I możemy go w dowolny sposób dla nas zmieniać, jeżeli będzie taka potrzeba. Tak więc, mam tutaj, tak naprawdę, wpis o nazwie.NET Core Launch Console, i jest to teraz konfiguracja uruchomieniowa dla naszego projektu konsolowego. Tak więc, jak widać, ta konfiguracja po prostu uruchomi skompilowany plik jscode.console.dll. Tak więc, jeżeli chciałbym uruchomić ten program, to tak naprawdę wystarczy albo w zakładce run wcisnąć Start Debugging albo Run Without Debugging, albo również mogę skorzystać z skrótów klawiszowych F5 albo Ctrl F5. Ale zanim ten program uruchomię, to może jeszcze tutaj dodamy dwie linie kodu. Może najpierw pobierzemy pod wartość Name wynik z wywołania metody console Readline, a następnie spróbujemy tą wartość wypisać pod postacią Hello oraz wartość Name w ten sposób. Ok, tak więc teraz z tym prostym kawałkiem kodu, kiedy to najpierw próbujemy wypisać coś do konsoli, a następnie próbujemy pobrać jakąś wartość z konsoli i ponownie ją wypisać, jeżeli po prostu wcisnę klawisz F5, to oczywiście nasz program zostanie uruchomiony z debugerem. Jak widzimy tutaj na dole, mamy naszą konsolę do debugowania, w której pojawiła się informacja hello world. Tak więc teraz tak naprawdę program powinien oczekiwać na input od użytkownika, czyli pobranie wartości name, a następnie wypisanie do konsoli. Natomiast w tym oknie Debug Console, jeżeli chciałbym podać jakąkolwiek wartość, to tak naprawdę nie jest to okno terminala, tylko jest to okno konsoli do debugowania, tak więc tutaj nie jesteśmy w stanie podać tej wartości name, aby program ją prawidłowo wstrzytał. Natomiast w terminalu mamy tak naprawdę proces, tak więc nie jest to też konsola, przez którą moglibyśmy się komunikować z tym właśnie projektem. Dzieje się tak, ponieważ domyślnie przy utworzonej konfiguracji uruchomieniowej Tutaj w pliku JSON mamy tak naprawdę opcję wybrania konsoli, z jaką ten program będzie uruchomiony i domyślnie jest to wartość internal console. Tak więc to spowoduje, że nasz output z projektu, na którym pracujemy, będzie podpięty pod konsolę do debugowania, przez którą oczywiście nie jesteśmy w stanie podać żadnej wartości. Tak więc jeżeli chciałbym, żeby ten projekt zczytywał wartości z konsoli, to oczywiście tutaj odpowiednio musimy tą wartość zamienić. Jak widzimy, mamy do wyboru jeszcze dwie opcje – Integrated Terminal albo External Terminal. Tak więc, może najpierw zacznę od wyboru opcji Integrated Terminal. Jeżeli jeszcze raz uruchomię konsolę, to tym razem zamiast wypisywania do konsoli zakładce Debug Console, ten program będzie to robił do zakładki Terminal. Tak więc, właśnie tutaj jak widzimy, mamy naszą informację Hello World, i teraz program oczekuje wartości podanej przez użytkownika. Tak więc podam tutaj po prostu wartość. Kuba w ten sposób, jak widzimy program wypisał nam Hello Kuba, czyli informację, którą pozyskał przeze mnie dzięki temu terminalowi. Natomiast jeżeli chcemy, aby terminal naszej aplikacji był w osobnym procesie, tak naprawdę wystarczy tutaj zamiast Integrated Terminal podać wartość External Terminal. I teraz jeżeli jeszcze raz uruchomimy ten sam projekt, to tym razem nasza aplikacja uruchomi się w terminalu, który jest w zewnętrznym procesie. I oczywiście nadal w ten sam sposób zachowuje się on. Natomiast, jak już program dobie końca, to automatycznie ten proces został zakończony. Ok, tak więc wiemy już, jak uruchamiać nasz program konsolowy. Może teraz zobaczmy, w jaki sposób możemy dodawać foldery oraz pliki do tego właśnie typu projektu. Tak więc tutaj z poziomu Explorer w zakładce Visual Studio Code możemy albo klikać przyciski New File, albo New Folder. I w zależności od kontekstu, na jakim znajduje się nasza myszka, to oczywiście w tym miejscu będzie zadany nowy folder albo nowy plik. Tak więc może dajmy jakiś folder o nazwie utils, a następnie w nim utworzę klasę o nazwie stringutil.cs. Jak widzimy domyślnie, został tutaj utworzony pusty plik C-sharpowy, natomiast nie ma żadnego kontekstu pod kątem implementacji nawet pustej klasy. Tak więc lepszym rozwiązaniem, zamiast korzystać z tego domyślnego eksploratora plików, będzie skorzystanie z opcji Solution Explorer, która powinna być dostępna po instalacji rozszerzania C Sharp DevKit. Tak więc właśnie tutaj mamy tak naprawdę naszą solucję, podzieloną na projekty i oczywiście każdy projekt ma swoje pliki. Może najpierw po prostu pozbędę się tego pliku, który utworzyłem przed chwilą, klikając guzik Delete. I teraz jeszcze raz, tym razem z poziomu Solution Explorer, najpierw wcisnę na guzik New Folder, Nazwijmy go utils new w ten sposób. A klikając gozik add new file, mogę dodać nowy plik. I teraz mamy już tak naprawdę kontekst tego pliku, który będzie zaraz utworzony. Tak więc właśnie tutaj możemy wybrać szablon dla tego pliku, Czy będzie to klasa, plik bez templatu, inum interface, czy jeszcze inny szablon zdefiniowany poniżej. Tak więc ja po prostu wybiorę opcję class. I teraz w następnym oknie dialogowym możemy podać nazwę tej klasy, którą zaraz utworzymy. Tak więc po prostu tutaj podam wartość string-utils i kliknę Enter. I widzimy po chwili, mamy już plik o nazwie stringutiliz.cs, w którym znajduje się klasa o tej samej nazwie, a poza tym całość jest zdefiniowana w namespaceie naszego projektu. Tak więc w ten sposób, za pomocą opcji Solution Explorer, będziemy w stanie dawać pliki projektowe dedykowane językowi C Sharp. Natomiast jeżeli chciałbym ten Solution Explorer mieć ponad tym explorerem domyślnym od VS Code, to tak naprawdę wystarczy przeciągnąć tą wartość Solution Explorer. I upuścić na samej górze. I to właśnie w ten sposób mamy już taki widok bardziej przyjazny dla środowiska dotnet. Ok, tak więc wiemy już jak dodawać foldery do naszego projektu, jak dodawać nowe pliki solucyjne. Może teraz sprawdźmy, jak do istniejącej solucji dodawać nowy projekt. Tak więc będąc w tej solucji VS Code, tutaj tak naprawdę możemy jeszcze raz kliknąć opcję albo New Solution Folder, albo od razu kliknąć guzik New Project. I to właśnie to spowoduje ponowne otwarcie okna dialogowego, w którym to możemy wybrać dowolny szablon projektu, który zostanie utworzony od nowa. Tak więc, może tym razem utworzymy projekt typu Class Library, może nazwiemy go VSCode.shared w ten sposób i jeszcze raz wybierzemy katalog dla tego projektu, klikając guzik Enter. Tak więc, teraz, jak widać z lewej strony, nasza solucja ma już dwa projekty: projekt konsolowy oraz projekt typu Class Library. Natomiast co jeśli w naszym projekcie konsolowym chcielibyśmy mieć referencje do klas, które są zdefiniowane w tym drugim projekcie. Tak więc póki co mam tutaj po prostu zdefiniowaną klasę klas1. Jeżeli chciałbym ją wykorzystać w naszym programie konsolowym, to aktualnie jeżeli chciałbym utworzyć jakiś obiekt tego właśnie typu, czyli obiekt typu klas1, to oczywiście ta klasa nie jest domyślnie widoczna, ponieważ nie mamy referencji z projektu konsolowego do projektu typu shared. A żeby taką referencję dodać do projektu konsolowego, to wystarczy kliknąć na jego prawym wciskiem myszy i to właśnie tutaj mamy opcję Add Project Reference. I teraz Visual Studio Code widzi, jakie są inne projekty w ramach naszej solucji i możemy wybrać interesujący nas projekt. Tak więc ja wybiorę po prostu opcję vs-code.shared. Po chwili ten projekt będzie dodany do referencji i mamy o tym informację w zakładce Dependencies, jak również w pliku projektowym, który wskazuje na ścieżkę do projektu typu Shared. Tak więc teraz, jeżeli wrócimy się do naszego programu, to widzimy, że mam tutaj opcję dodania odpowiedniego usingu, który sprawi, że kasa 1 będzie już dostępna w ramach naszego programu konsolowego. Natomiast tutaj, jak widzimy, to z lewej strony pokazuje nam się cały czas taka żarówka, która w pewien sposób będzie nam podpowiadała różnego rodzaju informacje, które możemy, ale oczywiście nie musimy zastosować, ponieważ nie są to błędy kompilacji. Tak więc przykładowo teraz ta żarówka sugeruje mi, żebym zamienił ten top level statement na po prostu metodę typu static void main, czyli takie klasyczne podejście do pisania programów konsolowych. Natomiast oprócz tego, jeżeli w naszym pliku mamy przykładowo jakieś zmienne lub usingi, które nie są używane, to ponownie ta sama żarówka, do której mam dostęp poprzez kombinację, klawiszy ctrl będzie nam sugerowała zmiany, które warto wprowadzić. Tak więc przykładowo tutaj, jako że using system jest nieużywane to możemy się go pozbyć poprzez właśnie tą żarówkę, dzięki jej sugestii. W ten sam sposób, mając jakąkolwiek zmienną, która jest nieużywana, możemy wybrać opcję Remove Unused Variable i jak widać, została ona usunięta. Natomiast oprócz tego, pisząc program przez Visual Studio, będzie nam towarzyszył IntelliSense. IntelliSense to nic innego jak taki mały podpowiadacz kodu, który będzie nam sugerował różne implementacje, czy nawet całe fragmenty kodu. Przykładowo, jeżeli odniosę się do typu Konsol i wcisnę kropkę. Tak widzimy tutaj dzięki IntelliSense mamy tak naprawdę wypisanie wszystkich metod, które są statyczne i dostępne na tym typie konsoli. Jeżeli znajdziemy interesującą nas metodę, to wystarczy na nią najechać i wcisnąć guzik tab, aby reszta była dokończona i wpisana do programu. Dzięki właśnie IntelliSense, wciskając ponownie guzik tab, jak widzimy, całość została wywołana i zakończona średnikiem i to również dzięki IntelliSense. Inne rzeczy, które są bardzo przydatne podczas pisania kodu, są skróty klawiszowe. Jednym ze skrótów klawiszowych, które warto zapamiętać, jest kombinacja ctrl k -C. W ten sposób, znajdując się kursorem na konkretnej linii, będziemy w stanie ją szybko zakomentować, a skrótem klawiszowym ctrl k -U będziemy w stanie dany kawałek odkomentować. Natomiast jeżeli naszym kursorem zaznaczymy więcej niż jedną linię, to oczywiście teraz, jeżeli ponownie użyjemy skrót ctrl k -C, to całość będzie zakomentowana, i ponownie jeżeli wcisnę CTRL-K-U to całość będzie odkomentowana. Jak wiemy innymi skrótami klawiszowymi są F5, który uruchamia program w trybie debugowania oraz CTRL-F5, który uruchamia w trybie bez debugera. Tak więc może w tym programie dodamy kilka breakpointów i uruchomimy go w trybie z debugerem klikając guzik F5. Ok, tak więc po chwili znajdujemy się w trybie debugowania. Jak widzimy tutaj z góry, pokazało nam się kilka dodatkowych możliwości, a konkretnie opcje, które są dostępne tylko podczas debugowania. Tak więc teraz klawisz F5 zmienił swoją mechanikę i po prostu uruchomi wykonywanie aż do następnego breakpointa w naszym kodzie. Oprócz tego mamy jeszcze takie podstawowe przejścia po kodzie, jak step over, który przejdzie do następnej linii. Mamy step into, czyli wejście do aktualnej implementacji w danej linii kodu oraz step out, czyli wyjście do metody, która jest wywoływana wyżej. Oprócz tego możemy jeszcze całość zrestartować albo zatrzymać klikając ostatni guzik albo skrót klawiszowy shift f5. Tak więc jak widzimy każda z tych opcji ma swój skrót klawiszowy, z którym również warto się zapoznać. Przykładowo klikając guzik f10 nasz debuger przeszedł do następnej linii. I to właśnie teraz oczekuje wartości podanej z konsoli przez użytkownika. Tak więc ja wpiszę tutaj wartość value i jak widzimy wróciliśmy od razu do debugera. Jeżeli chciałbym wejść do środka implementacji metody fu, to muszę teraz wcisnąć guzik F11, czyli opcję Step Into. Klikając ten guzik trafiłem właśnie do tej metody i będąc w tej metodzie możemy podejrzeć jaki parametr ma wartość value, albo możemy to zrobić też z lewej strony w zakładce Variables. Jak widzimy automatycznie ta wartość value została dodana do tej zakładki Variables, natomiast poza tym możemy jeszcze ją dodać do obserwacji klikając na nią prawym przyciskiem myszy, a następnie Add to Watch. Jak widzimy teraz, z lewej strony mamy również informację o tym, jaką wartość ma ta zmienna. Jeszcze jednym sposobem na podejrzenie wartości podczas debugowania jest skorzystanie z konsoli Debug Console. To właśnie jak pamiętamy tej konsoli, byłam w stanie pisać tak naprawdę dowolne rzeczy, i przykładowo, jeżeli tutaj piszę wartość value to oczywiście, jako że ta zmienna jest dostępna w debuggerze, to z powrotem dostanę wartość, jaka kryje się pod tą zmienną. Natomiast jeżeli wpisałbym wartość, która nie istnieje w danym kontekście, to w ten sposób dostajemy błąd informujący nas o tym, że wartość przykładowa test nie jest dostępna w aktualnym kontekście. Ok, tak więc jak widzimy aktualnie znajdujemy się wewnątrz metody FU. Jeżeli chciałbym z niej od razu wyjść bez przechodzenia krok po kroku, to wystarczy kliknąć guzik Step Out. Jak widzimy teraz z powrotem wychodzimy do naszej głównej metody i możemy już albo przejść dalej klikając guzik F10, Albo jeżeli od razu chcemy przeskoczyć do następnego breakpointa, to wystarczy kliknąć guzik F5 i to właśnie w ten sposób znajdziemy się na naszym następnym breakpoincie. Tak więc w ten sposób będziemy w stanie debugować programy do poprzez Visual Studio Code, korzystając z debugera oraz konsoli, którą możemy sami zdefiniować w pliku launch.json. Może teraz w ramach jakiegoś większego projektu zobaczymy jak możemy nawigować po większej solucji, przykładowo wyszukując konkretny plik albo przechodząc do implementacji danej metody, z definicji interfejsu. I tak naprawdę, jeżeli chciałbym przykładowo przejść do definicji metody seed, którą widzimy tutaj, to wystarczy, że wcisnę klawisz Ctrl, a następnie kliknę lewą myszy na tą właśnie metodę. Jak widać, automatycznie zostałem przekierowany do klasy, która implementuje tą metodę, jako że jest ona zdefiniowana bezpośrednio w klasie, a nie w jakimś interfejsie. Natomiast będąc już w innym pliku, to jeżeli tutaj przykładowo korzystamy z interfejsu, a następnie wywołujemy na nim jakąś metodę, to jeżeli jeszcze raz wcisnę klawisz CTRL i kliknę lewym przyciskiem myszy, to zostanę przekierowany do definicji interfejsu, co nie zawsze może być dla nas oczekiwanym rezultatem. Tak więc jeżeli chciałbym przejść do implementacji tej metody, to mogę to zrobić albo klikając prawym przyciskiem myszy na tę metodę i następnie GO TO IMPLEMENTATION, albo będąc kursorem na tej metodzie, wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy CTRL F12, jak widzimy teraz zostajemy już przekierowany do konkretnej implementacji tej właśnie metody CREATE. Natomiast z perspektywy definicji konkretnych metod, jak widzimy, mam tutaj taką opcję, która wyświetla nam, ile referencji ma wywołanie konkretnej metody. Tak więc jeżeli nacisnę na ten guzik To References, to jak widzimy, pojawia nam takie okno i tutaj z lewej strony mamy wszystkie wywołania tej metody, jak i jej definicja. W ten sposób możemy bardzo szybko sprawdzić, co korzysta z danej metody, po prostu klikając w konkretne wywołanie. Natomiast jeżeli chciałbym otworzyć jakąś konkretną klasę, to oczywiście mogę tutaj przechodzić po naszej solucji z lewej strony i szukać katalogu czy projektu, w którym dana klasa znajduje się. Natomiast oprócz tego mogę też cisnąć klawiszowy Ctrl P i to właśnie w tym oknie mogę zacząć pisać nazwę danego piku. Niech to będzie Car Workshop, Service, DTO, a następnie klikając guzik Enter, oczywiście ta klasa zostanie otworzona w nowym oknie. Natomiast jeżeli całą solucję chciałbym przeszukać w poszukiwaniu jakiegoś konkretnego tekstu, to wystarczy skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl-Shift-F i to właśnie otworzy nam tutaj z lewej strony opcję Search, albo również możemy po prostu przejść do tej zakładki Search z bocznego menu. Przykładowo jeżeli chciałbym znaleźć frazę Description, to jak widzimy domyślnie zostały dopasowane wszystkie wartości Description bez sprawdzania wielkości znaków, natomiast to zachowanie możemy zmienić klikając w guzik Match Case, jak widzimy teraz, tylko te wartości description, które rzeczywiście są pisane w ten sam sposób, zostaną dopasowane. Natomiast jeżeli chciałbym przeszukać tą wartość tylko w plikach typu CSHTML, to oczywiście tutaj w opcji Files to Include możemy wpisać rozszerzenie danego pliku poprzez znane gwiazdkom i w ten sposób mam dopasowania tekstu description tylko w plikach razorowych. Natomiast jeżeli tą wartość chcemy zastąpić jakąś inną wartością, to tutaj po prostu klikając ten guzik obok wartości której wyszukujemy, pojawi nam się dodatkowa opcja do zastąpienia tej wartości na jakąś inną. Tak więc przykładowo tutaj podam wartość Label zamiast Description. Jak widzimy, na dole mamy tak naprawdę podgląd, jakie zmiany zostaną wprowadzone. Jeżeli chcemy je zaakceptować, to wystarczy kliknąć guzik Replace All albo skrót klawiszowy Ctrl Alt Enter. Pojawi się nam jeszcze małe okno z powiadomieniem, czy chcemy zastąpić te 15 wystąpień w 6 różnych plikach i klikając guzik Replace. Oczywiście ta zmiana została wprowadzona do naszego projektu. Natomiast co w przypadku, jeżeli do istniejącego projektu chcielibyśmy zainstalować jakieś paczki, które są dostępne przez NuGeta? Oczywiście możemy zrobić to poprzez dotnet CLI, ponieważ domyślnie Visual Studio nie wspiera galerii paczek NuGet, nawet po zainstalowaniu rozszerzenia C-Sharp Natomiast jeżeli chciałbym w graficzny sposób przeglądać paczki dostępne na NuGet, to oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować jeszcze jedno rozszerzenie. I tym razem byłaby to paczka, czy też rozszerzenie o nazwie Nuget Gallery. Tak więc instalując to rozszerzenie do Visual Studio Code, teraz wciskając kombinację klawiszy CTRL-SHIFT-P, ponownie pojawia nam się menu akcji. I to właśnie tutaj mogę wpisać polecenie Nuget Open Nuget Gallery. I jak widzimy, mamy teraz możliwość przeglądania paczek dostępnych na Nugetie. Możemy je filtrować. Przykładowo podając sobie nazwę Entity Framework. A chcąc zainstalować konkretną paczkę do naszego projektu, Wystarczy zaznaczyć daną opcję, wybrać wersję, która nas interesuje oraz wybrać projekty, do których ta paczka powinna trafić i kliknąć guzik Install. Po chwili, do tych projektów, które zaznaczyliśmy, ta paczka zostanie dodana. Jak widzimy, w analogiczny sposób, mając zaznaczone projekty, w których ta paczka jest już zainstalowana, możemy ją odinstalować, klikając guzik Uninstall na obu z nich albo na poszczególnej opcji. Tak więc w ten sposób, korzystając z Visual Studio Code, jeżeli mamy zainstalowane dotąd SDK na naszej maszynie, Będziemy w stanie tworzyć nowe projekty, uruchamiać je i debugować, instalować zewnętrzne paczki jak i dodawać referencje dzięki rozszerzeniom C-Sharp DevKit oraz Nuget Gallery. Wiemy już w jaki sposób możemy otworzyć solucję dodatkową Visual Studio Code, jak ją uruchomić, debugować i poruszać się po plikach czy znajdować konkretne referencje. Zobaczmy teraz, w jaki sposób możemy uruchamiać testy, sprawdzać ich wyniki czy je debugować. Tak więc, jak widzimy, w tej solucji, tak naprawdę mam dedykowany katalog z testami. Są tutaj trzy różne projekty testowe dla warstwy Application, Domain oraz warstwy MVC. I każdy z tych projektów ma tak naprawdę swoje dedykowane testy, które testują poszczególne klasy z danej warstwy tej właśnie aplikacji. I teraz żeby uruchomić testy, to jak już widzimy tutaj, nawet z poziomu konkretnej klasy na danym teście, mamy taki dodatkowy guzik, za pomocą którego możemy te testy uruchomić. Natomiast jeżeli tego typu guzika jeszcze nie widzisz w swojej solucji, to warto jest całość przebudować po prostu klikając prawym piskiem myszy na solucję, a następnie guzik Rebuild. Tak więc po przebudowaniu solucji, wszystkie testy powinny być poprawnie odnalezione i pokazywane w Visual Studio Code. Natomiast jeżeli chcemy zobaczyć wszystkie testy, i uruchomić je jednocześnie, to tak naprawdę możemy przejść tutaj do dedykowanej zakładki, a nazwie testing z lewej strony, i po naciśnięciu na tę zakładkę, jak widzimy, pojawiły nam się te trzy projekty testowe, które są podzielone na namespacey. W każdym Namespace oczywiście mamy konkretną klasę testową, a w danej klasie testowej mamy dowolną liczbę testów, które sami utworzyliśmy. Tak więc w ten sposób możemy szybko przeglądać wszystkie testy, które znajdują się w naszej solucji. Natomiast, jeżeli chciałbym jakiś test znaleźć lub dopasować jego nazwę na podstawie wartości, którą piszę, to tak naprawdę wystarczy tutaj w tym oknie wpisać dowolną frazę i wszystkie te testy, które w swojej nazwie lub na inspesie zawierają daną frazę, zostaną wyświetlone, a reszta zniknie z tego okna z testami. Natomiast, oprócz filtrowania testów, możemy je oczywiście tutaj rozwijać i klikając dwa razy na konkretny test, jak widzimy, automatycznie przyjdziemy do niego możemy podejrzeć jego implementację. Natomiast na samej górze, tutaj w zakładce Testing, mamy też możliwość odświeżenia wszystkich testów, jeżeli z jakiegoś powodu tworzymy nowe testy i nie byłyby one automatycznie widoczne w tej zakładce, to klikając guzik Refresh powinniśmy zmusić Visual Studio Code do odświeżenia listy wszystkich testów w naszej aplikacji. Oprócz tego z tego poziomu możemy kliknąć guzik Run Test, co sprawi, że wszystkie testy w tej solucji będą uruchomione, jeżeli tylko wyświetlają nam się tutaj w tej zakładce i nie są odfiltrowane. Tak więc jak widać teraz po wywołaniu tych testów wszystkie przeszły prawidłowo, każdy z nich świeci się na zielono. Oprócz tego mam też możliwość debugowania wszystkich testów jednocześnie, klikając guzik Debug test. I jeżeli mamy jakiekolwiek breakpointy w naszych testach, to powinniśmy zostać zatrzymani podczas egzekucji testów na konkretnym breakpoincie. Oprócz tego z tego poziomu, po wykonaniu testów możemy też przejść do outputu, czy też rezultatów tego testu, klikając guzik Show to Output. I widzimy teraz na dole, z prawej strony, pojawiło nam się takie dodatkowe okienko w zakładce test results. Tak naprawdę, tutaj, że dopiero pierwszy raz wykonałem testy, tu mamy listę wszystkich testów podczas tego wykonania. Każdy z nich możemy podejrzeć, możemy przejść do danego pliku testowego lub ponownie go uruchomić, czy też zdebugować. Natomiast, jeżeli chciałbym uruchomić tylko testy, przykładowo namespaceu mapping, profile tests, to tak naprawdę tutaj w tym drzewie testów. Wystarczy że kliknę prawym przyciskiem myszy na konkretne testy, a następnie kliknę guzik Run Test w ten sposób. Jak widzimy tym razem, jeżeli przejdziemy do outputu naszych testów, to jak widzimy tutaj z prawej strony, pojawiło nam się nowe wykonanie tylko tych czterech testów, które znajdowały się w klasie, którą wybraliśmy. Oczywiście każdy z tych pojedynczych testów możemy też wykonywać pojedynczo, klikając odpowiedni guzik Run Test tutaj w tym oknie z testami. Albo tak naprawdę wystarczy, że przejdziemy do konkretnego testu. Jak już wiemy, z lewej strony mamy dodatkowy guzik, który możemy ponownie wykonać ten sam test, albo będąc kursorem gdziekolwiek w tym teście, możemy kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie Run test at cursor, co sprawi, że tylko ten konkretny test zostanie wykonany w pojedynczej egzekucji. Natomiast równie dobrze, możemy też wykonać wszystkie testy w danym pliku, albo zdebugować pojedynczy, albo zdebugować wszystkie w tym konkretnym pliku. Tak jest tak naprawdę, żeby uruchomić testy, mamy kilka różnych możliwości. Możemy to zrobić tutaj bezpośrednio z okna po lewej stronie, albo z poziomu konkretnego testu, klikając prawym wszystkie myszy, albo korzystając z tego guzika, który powinien pokazać się przy każdym z testów stosowna. Może teraz zobaczmy, w jaki sposób zachowa się nasz rezultat, jeżeli jakiś test nie przejdzie prawidłowo. Tak więc tutaj zmienia asercję konkretnego testu. Jeżeli teraz ponownie bym go uruchomił, to oczywiście ten test powinien sfailować, jako że asercja nie jest prawidłowa. Jak widzimy, po pierwsze, przede wszystkim tutaj z lewej strony mamy całość zaznaczoną na czerwono i konkretny test również świeci się na czerwono. Co więcej, na konkretnym teście mam oczywiście błąd, który pojawił się przy asercji. W tym przykładzie po prostu tutaj wartość, którą test oczekiwał, nie zgadza się wartości, która została dostarczona. Jeżeli zamkniemy to okno, to oprócz tego oczywiście mam tutaj informację z prawej strony, która tak naprawdę jest adnotacją konkretnej linii, której ten test sfailował. Klikając na ten tekst, możemy jeszcze raz podejrzeć informację o błędzie, albo ponownie, przechodząc do zakładki Test Results, teraz z prawej strony mamy tak naprawdę informację o naszym teście, który sfailował. Jeżeli na niego klikniemy, to powinniśmy również być w stanie zobaczyć konkretne szczegóły, co poszło nie tak w danym teście. Jeżeli byłaby taka potrzeba, to oczywiście możemy postawić breakpoint na konkretnym teście, a w celu jego przedebugowania możemy tak naprawdę kliknąć guzik debug test na eksploratorze testów albo po prostu kliknąć prawym przyciskiem myszy, gdziekolwiek w danym teście, a następnie Debug Test at Cursor. Jak widzimy, w ten sposób debuger zostanie uruchomiony i analogicznie jak to miało miejsce przy debugowaniu zwykłej aplikacji, możemy tutaj poruszać się po prostu krok po kroku, podglądać zmienne w Watchu, albo całość zrestartować lub zatrzymać. Jak widzimy przy teście, który sfailował, mamy też tutaj dodatkową notyfikację z lewej strony bezpośrednio w menu Visual Studio Code. Aktualnie jeden test failuje. I to właśnie on będzie świecił się na czerwono. Tak więc, po prostu wrócimy do wersji, która działa i poprawnie przepuszcza ten test. I oczywiście, teraz, jeżeli jeszcze raz go uruchomimy, to całościowo testy w tej aplikacji przechodzą prawidłowo. Tak więc, ta notyfikacja automatycznie zniknęła. Tak więc, w ten sposób, korzystając z zakładki Testing w Visual Studio Code, będziemy w stanie po pierwsze wyświetlać listę wszystkich dostępnych testów w ramach naszej aplikacji. Będziemy mogli je uruchamiać, debugować albo filtrować w celu znalezienia konkretnego testu, a następnie go uruchomić. Kiedy piszemy kod, zazwyczaj korzystamy z obu rąk jednocześnie, wciskając konkretne klawisze na klawiaturze i tak naprawdę myszka nie jest nam do tego potrzebna. Myszki programiści zazwyczaj używają, kiedy muszą coś zrobić w ramach IDE, np. otworzyć plik, zaznaczyć część kodu, ustawić okno lub je zamknąć. Natomiast za każdym razem, kiedy musimy puścić klawiaturę i poświęcić jedną rękę na wykonanie danej czynności myszką, to tracimy czas, co na pierwszy rzut oka może wydawać się mało istotne, natomiast powielając ten sam schemat setki, jak nie tysiące razy dziennie, ten czas może kumulować się do minut, jak nie godzin, które oczywiście możemy lepiej spożytkować. Tak więc zamiast marnować ten czas, warto nauczyć się nawigacji po Visual Studio Code za pomocą klawiatury, przy pomocy shortcutów które oczywiście możemy pod siebie dostosować. Tak więc pierwszym shortcutem, który warto się nauczyć jest kombinacja klawiszy Ctrl-P. Jak pamiętamy tutaj możemy wpisać nazwę dowolnego przez nas pliku po to, aby go otworzyć, wciskając klawisz Enter. Tak więc przykładowo jeżeli zacznę pisać nazwę Car Workshop Controller, to oczywiście ten plik będzie dopasowany do mojego wyszukiwania. Klikając Enter mogę go otworzyć, ale o tym już wiemy. Natomiast zamiast tego, jako że w nazwie Car Workshop Controller Występuje camer case, czyli zarówno car, jak i workshop, jak i controller zaczynają się od wielkich liter. Zamiast pisać całą nazwę, tak naprawdę wystarczy pisać skrót po tych wielkich literach, tak więc byłoby to C od car, W od workshop, a następnie mogę zacząć już pisać końcówkę, czyli controller w ten sposób. Jak widzimy, bez konieczności wpisywania całej nazwy tego kontrolera, został on dopasowany i teraz ponownie wciskając guzik enter mogę go otworzyć. W ten sam sposób, czyli korzystając z kombinacji klawiszy ctrl CtrlP, możemy przejść do konkretnej linii, zaczynając od kropka, a następnie konkretnej wartości, do której linii chcemy przejść. Tak więc tutaj przykładowo 2.50 oznaczałoby, że w konkretnym pliku chcę przejść automatycznie do 50 linii. Możemy to też zrobić od razu, czyli jeżeli jeszcze raz zamknę ten plik i chciałbym go otworzyć od razu w 50 linii, to ponownie mogę to zrobić w ten sposób, czyli wpisać Carboship Controller jeżeli jest on na samej górze, to pisząc dwukropek, mogę tutaj podać konkretną linię i wciskając guzik Enter, oczywiście plik na tej konkretnej linii będzie teraz zatworzony. Natomiast do nawigacji wewnątrz danego pliku, oczywiście w teorii mogą korzystać z myszki albo używając scrolla, albo po prostu tutaj przeciągając ten pasek w górę i w dół, ale możemy to jeszcze zrobić na inne sposoby. W teorii, klikając myszką, tutaj na tą opcję Members, mam do wyboru tak naprawdę wszystkie metody zdefiniowane w tej konkretnej klasie. I klikając na konkretną z nich, oczywiście będziemy przekierowani do tej konkretnej metody. Natomiast bez korzystania z myszki, możemy to samo osiągnąć, ponownie wykorzystując skrót klawiszowy Ctrl-P. I teraz, jeżeli chcemy przejść do symbolu, to możemy zacząć pisać nasz tekst od małpy. Jak widzimy tutaj, mamy tak naprawdę listę wszystkich członków danej klasy i możemy po nich przechodzić, albo po prostu zacząć pisać i po prostu przejść do konkretnego, który nas interesuje. Natomiast, jeżeli po prostu chciałbym przeskrolować bez konieczności używania myszki, to w tym celu mogę przytrzymać klawisz Control, a następnie wciskać klawisz w dół lub do góry. I w ten sposób będę w stanie scrollować po aktualnie otwartym pliku. Ok, natomiast załóżmy, że w naszym pliku mam gdzieś kursor położony tutaj, dokładnie w tym miejscu. I co musiałbym zrobić, żeby dopisać linkę po tą aktualnie linką, w której znajduje się kursor. Oczywiście mógłby skorzystać z myszki i wcisnąć na samym końcu tej linii, a następnie kliknąć guzik Enter. Albo bez używania myszki, mógł to zrobić najpierw, wciskając guzik End, co sprawi, że kursor przeskoczy automatycznie do końca danej linii, następnie wcisnąć guzik Enter. Ale oczywiście można to też zrobić prościej, a konkretnie jeżeli mamy kursor w tym miejscu, lub po prostu nie znajduje się na końcu danej linii, to jeżeli chcemy utworzyć pod tą linią jakąś nową linię i zacząć w niej pisać, to wystarczy wcisnąć klawisz Ctrl, a następnie kliknąć guzik Enter. I jak widzimy teraz automatycznie została utworzona nowa linia pod tą linią, w którą mieliśmy wcześniej kursor. Ok, tak więc załóżmy, że tutaj dopiszemy jakąś jedną linkę kodu. I jeżeli stwierdzimy, że jednak ta linka kodu powinna znaleźć się wyżej lub niżej, to bez posługiwania się myszką, oczywiście możemy wcisnąć Ctrl-X, żeby daną linkę wyciąć. Następnie przejść do konkretnej linii używając klawiszy w górę lub w dół. I będąc na konkretnym wierszu, możemy wcisnąć Ctrl-V, aby daną linkę wkleić. Natomiast szybszym sposobem Byłoby przytrzymanie klawisza ALT i ponownie wciskając klawisze w górę lub w dół, możemy teraz aktualnie zaznaczoną linijkę przetransportować na dowolne, wybrane przez nas miejsce. Ten sam mechanizm będzie miał się również do sekcji zaznaczonych przez nas, zaznaczonego przez nas kodu. Tak więc teraz aktualnie myszką zaznaczyłem dwie linie kodu i trzymając gozik ALT, to dwie linie kodu zostaną poruszone jednocześnie i ustawione w konkretnej pozycji. Natomiast, jeżeli chciałbym zaznaczyć kod bez posługiwania się mieszką, to w tym celu oczywiście mogę trzymać klawisz Shift, a następnie klawiszem w dół zaznaczać konkretne linijki kodu. Albo możemy to zrobić również poprzez kombinację klawiszy Ctrl i L, który po kolei będzie zaznaczał konkretne linie kodu pojedynczo. Natomiast inną opcją zaznaczenia bloku kodu byłaby kombinacja klawiszy Alt, Shift oraz strzałka w lewo bądź w prawo. Jak widzimy, w zależności od tego, w jakim kontekście bloku kodu jesteśmy, to będzie to po prostu albo część danego bloku kodu, albo cała metoda, w zależności jak bardzo zagłębił się w konkretne zaznaczenie. Natomiast, mając jakikolwiek blok kodu zaznaczony, tak jak pamiętamy, kombinacją klawiszy Ctrl K oraz C, możemy ten blok zakomentować, Ctrl K U odkomentować, albo innym sposobem byłoby skorzystanie ze skrótu klawiszowego Ctrl slash, który sprawi, że zarówno dany kawałek kodu będziemy w stanie Zakomentować, jak i odkomentować, czyli będzie to po prostu tak zwany toggle. Natomiast jeżeli w naszym zaznaczeniu część kodu jest zakomentowana, a część nie, to widzimy, całość po prostu będzie zakomentowana. Czasem, czasem mam też potrzebę zwijać konkretne kawałki kodu i zazwyczaj robimy to myszką poprzez zwinięcie konkretnej części w danej linii. Natomiast to zachowanie również możemy zautomatyzować przez klawiaturę, a konkretnie kombinacją klawiszy Ctrl-Shift oraz Otwarcie nawiasu kwadratowego, żeby zwinąć dany kawałek kodu, albo zamknięcie nawiasu kwadratowego, żeby ten kawałek kodu rozwinąć. Więc teraz, jak widzimy, stosunkowo, w zależności od poziomu, na którym znajdujemy się aktualnie, będziemy dany blok kodu zwijać lub rozwijać, i widzimy tutaj, nawet możemy dojść do namespace'u. A jeżeli chcemy całość rozwinąć, to oczywiście musimy w odpowiednim miejscu wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl-Shift oraz zamknięcie nawiasu kwadratowego. Inną, częstą operacją, którą będziemy wykonywać w ramach naszych plików projektowych, będzie zmieniany nazw zmiennych lub parametrów. I oczywiście mógłbym tutaj skorzystać z opcji znalezienia konkretnego wystąpienia, a następnie zastąpienia tej nazwy jakąś inną nazwą oraz kliknięcia guzika Replace All. Natomiast jest na to lepszy sposób, a konkretnie skorzystanie z klawisza f czyli po prostu Rename'u. Tak więc mając kursor na dowolnym wystąpieniu tej zmiennej jeżeli wciśnę klawisz F2, jak widzimy, możemy teraz podać, jaką nazwę powinna mieć ta zmienna, i przykładowo, jeżeli podam tutaj wartość test, to oczywiście wszystkie wystąpienia tego parametru będą odpowiednio podmienione w tym właśnie pliku. Natomiast jeżeli wewnątrz naszego pliku chcielibyśmy przejść do definicji konkretnej zmiennej, to oczywiście możemy skorzystać z klawiszu F12, przechodząc do definicji parametru albo zmiennej w ramach konkretnej klasy. Natomiast jeżeli guzik F12, wykorzystamy na jakimś typie, tak widzimy, automatycznie, zostanie otworzony nowy plik z definicją konkretnej klasy. Jeżeli z tego poziomu chcielibyśmy wrócić do poprzedniego miejsca w kodzie, dokładnie tam, gdzie był nasz kursor, to w tym celu moglibyśmy skorzystać z skrótu klawiszowego ART oraz strzałka w lewo, i w ten sposób będziemy mogli cofać się do wszystkich pozycji w historii naszego kursora, natomiast skrótem klawiszowym ART oraz strzałka w prawo, będziemy mogli przechodzić naprzód w tej właśnie historii naszego kursora. Tak więc trzymając guzik Alt i posługując się strzałkami w lewo i w prawo możemy cofać się lub skakać do przodu do miejsc, w których był nasz kursor. Ok, teraz załóżmy, że oprócz tego jednego otwartego pliku chciałbym otworzyć dwa w ramach jednego Visual Studio Code. W tym celu w teorii mógłbym przykładowo otworzyć jakiś plik program.cs i żeby go otworzyć obok to oczywiście tą zakładkę program.cs możemy przeciągnąć i upuścić w tym miejscu tak Aby po prostu te dwa bloki kodu otwierały się w dwóch osobnych oknach. Ale podobnie tutaj użyłem myszki. Tak więc zamiast tego, jeżeli mamy jakiś plik otwarty, który chcemy teraz otworzyć w bocznym oknie, to mogę skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl, Alt oraz strzałka w prawo. Przez to automatycznie zostanie utworzona nowa grupa z plikami projektowymi. I ten plik Program CS, czyli ten, który aktualnie był otwarty, został od razu przeniesiony do tej drugiej grupy. Natomiast wciskając. Ctrl Alt strzałka w lewo będzie on z powrotem przywrócony do grupy, która była po lewej stronie. Tak więc Ctrl Alt strzałka w prawo utworzenie nowej grupy z aktualnie otwartego pliku. Ale jeszcze lepszym rozwiązaniem byłoby po prostu od razu otworzenie tego pliku w nowej grupie bezpośrednio z poziomu wyszukiwania danego pliku. Tak więc ponownie tutaj wyszukam plik program.cs i teraz zamiast wciskać guzik Enter, co spowodowałoby otworzenie tego pliku w aktualnej już grupie, Wcisnę klawisz Alt i następnie Enter. I jak widzimy teraz automatycznie ten plik został utworzony w drugiej grupie bez konieczności jego manualnego przekładania. I teraz może pojawić się pytanie, w jaki sposób bez korzystania myszki możemy przechodzić pomiędzy plikami w tych dwóch różnych grupach. Tak więc teraz mam aktualnie zaznaczony program jest, tak więc jestem w drugiej grupie. Jeżeli chciałbym przejść do pierwszej grupy, to wystarczy, że wcisnę klawisz Ctrl, a następnie jedynkę na klawiaturze. Jak widzimy, mój fokus automatycznie przeszedł do pliku Carlshop Control, który był w pierwszej grupie. Natomiast, żeby poruszać się między zakładkami w konkretnej grupie, wystarczy wcisnąć klawisz Ctrl raz guzik Tab. Jak widzimy tutaj, mamy listę wszystkich aktualnie otwartych plików w danej grupie. Tak więc w tym kontekście, dlatego że mieliśmy tylko dwa pliki otwarte w tej pierwszej grupie, to oczywiście tutaj możemy przechodzić tylko pomiędzy tymi dwoma zakładkami, wciskając guzik Ctrl raz Tab. Natomiast jeżeli konkretną zakładkę chciałbym zamknąć bez posługiwania się myszką, to w tym celu mogę wcisnąć klawisz CTRL, a następnie W. I oczywiście w zależności od tego, czy mamy jakieś niezapisane zmiany, czy nie, to będziemy musieli po prostu najpierw potwierdzić zamknięcie danego pliku, albo po prostu będzie on od razu przez nas zamknięty. OK, tak więc teraz mamy tak naprawdę dwa otwarte pliki z lewej i z prawej strony w dwóch różnych grupach. Jak widzimy tutaj część kodu jest teraz niewidoczna, także że nasz ekran został podzielony na pół. Pierwszym ze sposobów, który możemy wykorzystać, aby nie musieć scrollować wertykalnie, jest skrót klawiszowy alt który sprawi, że tekst będzie zawijany. Jak widzimy przykładowo tutaj, gdzie mamy jedną linię kodu, tak naprawdę jest ona teraz zbita na dwie części, mimo że nadal w kodzie jest to jedna linia kodu. Tak więc w ten sposób, korzystając z Toggle Wardrop, czyli kombinacji klawiszy alt będziemy mogli po prostu formatować kod, żeby być w stanie go przeczytać bez scrollowania horyzontalnego. Natomiast innym sposobem na poszerzenie naszego ekranu, nad którym pracujemy, będzie zamknięcie tej części z Explorerem i oczywiście mógłbym to zrobić myszką, klikając tutaj po prostu guzik Explorer. Natomiast w ten sam sposób możemy to zrobić za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl-B. Jak widzimy automatycznie możemy go otwierać albo zamykać w zależności od naszych potrzeb. W ten sam sposób możemy otwierać terminal, tym razem wciskając kombinację klawiszy CTRL oraz TYLDA. Przez co nasz terminal będzie otwarty albo zamknięty. Natomiast poza tym możemy też skorzystać z klawiszu F11, który sprawi, że całość wizualizacji Studio Code będzie otwarta jako fullscreen, czyli ten górny pasek zniknie z naszego ekranu. Natomiast jeżeli to jest jeszcze niewystarczająco, to możemy skorzystać z tak zwanego Zen Mode, który możemy otworzyć za pomocą kombinacji klawiszy CTRL K oraz Z. Jak widzimy teraz, tak naprawdę nie mamy już ani tego panelu bocznego, ani górnego. Tak naprawdę mamy dostęp tylko do naszego kodu. Żeby wyjść z Zen musimy podwójnie wcisnąć klawisz Escape. Natomiast jeszcze jedną ciekawą rzeczą, którą warto czasami mieć włączona, jest tak zwany Sticky Scroll. Żeby go włączyć, to tak naprawdę za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+P, żeby wyszukać konkretną akcję Visual Studio Code, zacznę wpisywać tekst od zamknięcia nawiasu ostrego. I właśnie tutaj wyszukam. Toggle, stick, scroll, i mając tą opcję włączoną, jak widzimy teraz, będąc wewnątrz jakiejkolwiek klasy, lub będąc wewnątrz metody w tej klasie, na samej górze tego pliku będziemy mieć nadal cały czas kontekst otwartej klasy, jak i metody, jeżeli dana metoda jest długa i ma sporo zagnieżdżeń. Natomiast kiedy już musimy używać myszki, to również warto zapoznać się z opcją Multicursor. Przykładowo, jeżeli chcielibyśmy pisać tekst w różnych miejscach w kodzie, to trzymając klawisz ALT, a następnie klikając lewym przyciskiem myszy, to jak widzimy teraz w tych trzech miejscach, gdzie wcisnąłem lewy klawisz myszy, będziemy mieć nowy kursor i pisząc jakikolwiek skrypt, to oczywiście będzie dodany do tych trzech lub więcej miejsc. Jednym sposobem na wielokursorowość jest po prostu wciśnięcie kombinacji klawiszy ALT oraz Ctrl. Teraz w zależności od tego, czy chcemy dodać kursor w linkę poniżej czy powyżej, tak naprawdę wystarczy wcisnąć klawisz w górę lub w dół żeby dodać w tym miejscu dodatkowy kursor, i tutaj ponownie będziemy w stanie pisać kod we wszystkich tych liniach jednocześnie. Natomiast co do wielkości interfejsu, jak i tekstu, który piszemy w kodzie, to żeby go pomniejszyć, to wystarczy przytrzymać klawisz CTRL, a następnie wcisnąć klawisz minus. Jak widzimy, całość będzie pomniejszona. Natomiast, żeby powiększyć go, to wystarczy zmienić minus na plus. Jak widzimy, teraz całość będzie powiększona w ramach Visual Studio Code. Wszystkie te skróty klawiszowe. Możemy znaleźć oraz skonfigurować w dowolny dla nas sposób, i żeby wyświetlić informacje o nich, to również mogę posłużyć się skrótem klawiszowym, a konkretnie skrótem Ctrl-KS. Jak widzimy tutaj, otworzyło nam się okienko Keyboard Shortcuts i mamy listę każdego z nich, jak również każdego z nich w różnych kontekstach. Możemy w dowolny dla nas sposób zmieniać przypisane im skróty klawiszowe. Niezależnie od technologii, z jaką przyjdzie nam pracować w ramach Visual Studio Code, to chcąc współpracować z innymi programistami, najprawdopodobniej będziemy w tym celu używać Gita. Zobaczmy, jak Visual Studio Code pomoże nam korzystać z Gita przez swój interfejs i jakie są dodatki rozszerzające tą wbudowaną funkcję. Tak więc może przede wszystkim zobaczmy, w jaki sposób możemy utworzyć nowy repozytorium Gita, jeżeli chcemy zacząć projekt od zera. Tak więc będąc Visual Studio Code, tutaj z lewej strony Mamy taką zakładkę o nazwie Source Control, i przechodząc do niej, oczywiście, jeżeli mamy pusty folder, to tutaj będziemy w stanie po pierwsze założyć puste repozytorium, klikając guzik Initialize Repository, a poza tym możemy też od razu połączyć się do naszego konta na GitHubie i po prostu utworzyć nowe repozytorium i automatycznie opublikować je na GitHubie. Natomiast, jeżeli mamy już jakieś konto na GitHubie i chcemy skorzystać z repozytorium, które tam jest hostowane, to oczywiście oprócz opcji założenia nowego repozytorium. Mamy też opcję sklonowania lub połączenia się zdalnie do konkretnego repozorium bez konieczności jego klonowania. Tak więc, może najpierw zobaczymy, jak byłbym w stanie połączyć się do repozorium bez konieczności jego klonowania. W tym celu wystarczy tutaj na tej głównej stronie kliknąć guzik connectu. Natomiast, jeżeli tej strony jeszcze nie widzisz, bo z jakiegokolwiek powodu wcisnąłeś ten guzik show welcome page on startup i teraz ta strona cię ci nie pokazuje, to wystarczy wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl Shift P i to właśnie tutaj. Pisać Welcome i ta strona powinna się otworzyć na help Welcome. Tak więc, jeżeli chcesz połączyć się do repozytorium bez konieczności jego pobierania na Twój prywatny dysk to wystarczy kliknąć guzik connectu i to właśnie tutaj najpierw prawdopodobnie w Visual Studio zapytać Cię o połączenie do Twojego konta na GitHubie, natomiast później będziesz miał ekran tak jak ja. Tak więc tutaj wystarczy, że wcisnę guzik Open Remote Repository, a następnie wybiorę opcję Open Repository from GitHub. Ale oczywiście mamy też jeszcze inne możliwości, przykładowo możemy zintegrować się z Azure DevOps Repos. Natomiast ja, jako że jestem już zalogowany na GitHubie, y, tak widzimy, mam tutaj dostępne wszystkie repozytoria, które są dostępne w ramach mojego konta Jakub Kozera. Tak więc po prostu tutaj przeszukam istniejące repozytoria i wybiorę Restaurant API, po prostu klikając na to konkretne repozytorium. Jak widzimy, po chwili mamy praktycznie ten sam widok, mimo to, że to repozytorium. Nie jest lokalnie sklonowane na mój komputer, natomiast Visual Studio łączy się zdalnie z GitHubem, przez co możemy po prostu przeglądać pliki w wygodny sposób, bez konieczności pobierania całego repozytorium na nasz lokalny dysk. Jak widzimy po chwili, całe repozytorium zostało załadowane poprawnie, oczywiście tutaj mógłbym po prostu przeglądać pliki, które są dostępne w ramach tego repozytorium. Mógłbym też zmieniać branże tutaj z lewej strony, ale oczywiście jest to opcja praktycznie tylko, służąca do przeglądania plików. Natomiast, jeżeli chciałbym rzeczywiście pracować na jakimś repozytorium i uruchamiać projekt lokalnie, to najlepszą opcją będzie po prostu jego sklonowanie. W tym celu oczywiście mógłbym posłużyć się konsolą Gita i płaceniem git clone z adresem konkretnego repozytorium pobrać je lokalnie. Natomiast w tym celu również możemy skorzystać z Visual Studio Code, a konkretnie tutaj wciskając guzik clone git repository, mamy podobny interfejs, czyli najpierw wybierzemy źródło naszego repozytorium, W tym przypadku niech to będzie po prostu GitHub. A następnie po zalogowaniu się na swoje konto, będziesz w stanie wyszukać repozytoria, które są w ramach jego dostępne. Więc może jeszcze raz tutaj po prostu tym razem sklonuję repozytorium Restaurant API, wybiorę folder, do którego to repozytorium będzie pobrane, klikając w guzik Select as Repository Destination. Możemy całość otworzyć w nowym oknie, klikając Open in New Window. I widzimy, teraz zostało otwarte nowe Visual Studio Code, w którym mamy tu już nasz projekt wczytany i dostępny lokalnie na moim dysku. Jeżeli teraz jeszcze raz przejdziemy na tą zakładkę Source Control, to widzimy tutaj mamy już troszkę inny interfejs, ponieważ Visual Studio Code jest w stanie odczytać, że ten folder, w którym aktualnie jest otwarty Visual Studio Code, korzysta z repozytorium Git. Domyślnie w tej zakładce będziemy sprawdzać, jakie zmiany zaszły w ramach naszego projektu, będziemy mogli je stage'ować lub komitować. natomiast przykładowo jeżeli chcemy zmienić brancha, to możemy to zrobić w bardzo prosty sposób, tutaj na dole z lewej strony, klikając na nazwę aktualnego brancha może po prostu przejrzeć, jakie branże są dostępne na remote i jakie ewentualnie mam dostępne też lokalnie. Może dla przykładu przejdę na jakiś branch origin.net6 i widzimy po chwili Visual Studio Code z to mnie na właśnie tego brancha. Tak więc może po prostu otworzymy jakieś dwa dowolne pliki, niech to będzie program CS, i dajmy na to, że wprowadzimy w nim jakąś zmianę. Niech to będzie po prostu komentarz. To do cleanup w ten sposób. Może jeszcze dla przykładu otworzymy plik Restaurant Controller i tutaj dajemy na to, że usuniemy nieużywane namespaces. Jeżeli zapiszemy ten plik, to widzimy teraz z lewej strony na tej zakładce Source Control mamy informację o dwóch zmianach, które zostały wprowadzone w ramach tego projektu. Oczywiście, przechodząc na tą zakładkę, możemy podglądać każdą z tych zmian, po prostu klikając na dany plik z lewej strony i konkretna zmiana, która została wprowadzona. Będzie teraz widoczna i zaznaczona na zielono, jeżeli ta zmiana została dodana do konkretnego pliku. Natomiast jeżeli coś z danego pliku usunęlibyśmy, to oczywiście taka zmiana świeciłaby się na czerwono po lewej stronie, czyli na pliku początkowym ProgramCS. Z tego poziomu oczywiście domyślnie mamy po prostu wypisane pliki, które zostały zmienione i zapisane. Natomiast mamy też opcję tutaj kliknięcia guzika View Tree, co to spowoduje, że oczywiście, zamiast po prostu zwykłej listy, będziemy mieć katalog ze zmianami, które może być lepszą opcją podglądu dla niektórych osób. Tak więc domyślnie, oczywiście te dwie zmiany nie są jeszcze zestage'owane, a jeżeli jakąkolwiek zmianę chcielibyśmy wprowadzić do stage'a, to tak naprawdę wystarczy kliknąć guzik plus, czyli Stage Changes, jak widzimy teraz, mam już tak naprawdę dwa podziały, na po prostu zmiany oraz zmiany zestagowane. Natomiast jeżeli chciałbym cofnąć zestage'owany plik, to tak naprawdę kliknę guzik Unstage Changes i widzimy trafiając z powrotem do zmian, które jeszcze nie są desestage'owane. Natomiast na zmianach, które nie są zestage'owane, jeżeli wcisnę guzik Discard Changes, to oczywiście zmiany, którą wprowadziłem w pliku program.cs, została cofnięta i mamy czystą wersję tego właśnie pliku. Natomiast może wprowadźmy tę zmianę jeszcze raz, czyli niech to będzie to do cleanup i zapiszmy ten plik. I oczywiście teraz program.cs pokaże się ponownie z lewej strony w ramach zmian, które zostały wykryte w tym właśnie projekcie. I oprócz tej opcji dodawania pojedynczego pliku do zmian zestage'owanych, Możemy to zrobić albo na poziomie folderu, albo na wszystkich plikach klikając guzik Stage All Changes. Tak więc w ten sposób zarówno Program jest, jak i Restaurant Controller zostały przeniesione do zmian zestage'owanych. Platon okay, może wybierzmy jakiś jeden plik, niech to będzie Restaurant Controller i postarajmy się go zakomitować, natomiast zanim go zakomitujemy, to utworzymy jeszcze dedykowany branch, żeby nie robić tego bezpośrednio na tym branchu.NET 6. Tak więc z takiej konfiguracji, jeżeli mam już jakiekolwiek zmiany wprowadzone na tym branchu .NET 6 i chciałbym teraz utworzyć nowego brancha na tej podstawie, tak naprawdę wystarczy tutaj jeszcze raz w lewym dolnym rogu kliknąć nazwę tego brancha, następnie wybrać opcję Create New Branch i dajmy na to, że podam nazwę nowego brancha jako fix-cleanup-controller w ten sposób i klikając guzik Enter, jak widzimy teraz ten branch został utworzony lokalnie na mojej maszynie i oczywiście komitując zmiany z tego pliku restaurant-controller Biedną póki co widoczne tylko lokalnie. Natomiast żeby zakomitować ten plik, to tak naprawdę tutaj, w tym okienku, message, wystarczy podać wiadomość dla tego komit'a. Niech to będzie po prostu cleanup w ten sposób. I teraz mogę albo wcisnąć guzik commit, albo wybierając jedną z tych trzech opcji, możemy też wcisnąć guzik commit and push, albo commit and sync. Natomiast ja może po prostu zakomituję tę zmianę na naszego brancha cleanup controller. Ok, póki co ten commit został dodany do tego właśnie brancha. Natomiast tutaj w prawym górnym rogu mamy jeszcze troszkę więcej opcji, z których możemy skorzystać. Są tutaj opcje do spulowania z remota, z możemy też nowy repozytorium sklonować, możemy zmienić branch, możemy skomitować zmiany, możemy nasze zmiany zestajdzować lub zdiskardować, a poza tym mamy też tutaj opcję zestaszowania naszych zmian. Tak więc może ja po prostu kliknę guzik push, jako że ten branch jeszcze nie istnieje na remocie to Po naciśnięciu tego guzika będzie on od razu dodany na repozytorium na GitHubie. Natomiast zaufaj, że chciałbym tę zmianę wycofać, i oczywiście mógłbym zmienić ręcznie plik Program CS. Natomiast z tej opcji tutaj Commit możemy też użyć akcji And Last Commit i po wybraniu tej opcji jak widzimy automatycznie w naszych zmianach pokazał się plik ze zmianami, które cofałyby tego commit'a. Natomiast jeżeli chcielibyśmy nasze zmiany zestaszować, czyli nie pozbywać się ich na trwałe, natomiast sprawić, żeby po prostu nie było na widoczne. To ponownie uściskając wujczyk Views and More Actions, możemy tym razem skorzystać z opcji Stash, klikając po prostu akcję Stash w ten sposób, a następnie dostarczając wiadomość dla tego Stasza. i to będzie po prostu test Stash Cleanup w ten sposób. I tak naprawdę opcje, które są dostępne automatycznie po prostu po zainstalowaniu samego Visual Studio Code, kończą się na tym poziomie. Czyli tak naprawdę stąd to po prostu takie bazowe opcje. Możemy pushować, możemy komitować, możemy klonować nowe repozytoria. Możemy zmieniać oraz tworzyć nowe branże, a poza tym możemy też tworzyć nowe stasze. Natomiast przykładowo jeżeli chcielibyśmy podejrzeć historię danego pliku, to bez instalacji dodatkowego rozszerzenia przez Visual Studio Code nie będziemy w stanie tego zrobić. Tak więc osobiście ja korzystam z rozszerzenia o nazwie Gitlens, które możemy zainstalować w zakładce Extensions. Jest to zakładka od firmy GitKraken. Tak naprawdę wystarczy kliknąć guzik Install i od razu możemy korzystać z jej różnych funkcji. Tak więc teraz, od razu po instalacji tego rozszerzenia, jeżeli przejdę do pliku Restaurant Controller, tak widzimy, pierwsza rzecz, która może rzucać się w oczy, są tutaj takie annotacje na konkretnej linii, które informują nas o tym, kiedy dana zmiana została wprowadzona oraz przez kogo. Tak więc jak widzimy, tutaj, będąc na konkretnej linii, z prawej strony mamy prostą wiadomość, na którą też możemy oczywiście najechać. W ten sposób pokażą nam się dodatkowe informacje, jak przykładowo nazwa komita, a klikając ten link. Możemy też otworzyć jego szczegóły. Poza tym możemy też otworzyć i porównać zmiany pomiędzy tą wersją, która wprowadziła dany kawałek kodu do poprzedniej wersji. Możemy też wcisnąć guzik, który sprawdzi zmiany w całym pliku w poprzedniej wersji. Możemy też dany commit podejrzeć w Visual Studio Code. Możemy też przykładowo otworzyć graf komitów, w którym to oczywiście będą dostępne wszystkie zmiany prowadzone w tym właśnie pliku. Poza tym możemy też commit otworzyć na GitHubie klikając guzik Open commit on GitHub. Tak więc te adnotacje będą nam towarzyszyły cały czas za każdym razem, kiedy zmienimy linię kodu po prostu naszym kursorem w ramach Visual Studio Code. To pomopce oczywiście będziemy w stanie też wyłączyć, jeżeli nie byłoby to nam przydatne. Inną ciekawą funkcją, z której warto korzystać w ramach Gide Extensions, jest historia danego pliku. Tak więc teraz po zainstalowaniu tego rozszerzenia, tutaj z prawej strony będziemy mieli jeszcze kilka dodatkowych przycisków, których możemy korzystać. I pierwszy z nich, który warto wykorzystać, jest plik do tzw. przewijania historii git'a i klikając go pojedynczo cofamy się o jeden commit wstecz i teraz będziemy mogli podejrzeć jakie zmiany zostały wprowadzone w tym danym komicie. i przykładowo tutaj możemy zauważyć, że parametr from query został zmieniony z zwykłej wartości string na wartość restaurant query. W ten sposób oczywiście będziemy mogli przechodzić dalej wstecz historii tego pliku. Każdą ze zmian wprowadzonych do tego pliku możemy w wygodny sposób podejrzeć i sprawdzić, jak zmieniał się ten plik wraz z upływem czasu oraz z upływem commitów. Natomiast, będąc już na konkretnej zmianie, możemy też tą zmianę porównać do aktualnej wersji tego pliku. Klikając w guzik Open Changes with Working File, możemy po prostu otworzyć plik tej konkretnej wersji lub po prostu otworzyć ten plik. Jeszcze inną ciekawą funkcją, z której możemy skorzystać od razu po zainstalowaniu tego rozszerzenia, jest funkcja File Annotations. Tak więc tutaj w prawym górnym rogu, przyciskając po prostu ten guzik. Możemy wybrać jedną z trzech opcji. Jest to m.in. toggle Fireblade, po którego w wybraniu, teraz z lewej strony w ramach Code, mamy oczywiście historię każdej konkretnej linii oraz informację o tym, w jakim komicie oraz kiedy została ona wprowadzona. Tak więc w ten sposób możemy bardzo szybko podejrzeć, kto wprowadził daną zmianę w naszym kodzie, kiedy ona wystąpiła, a dodatkowo, najeżdżając na konkretny commit, możemy też go podejrzeć na GitHubie i przykładowo sprawdzić, w ramach pull requesta, została ona wprowadzona. Żeby wyjść z tego trybu podglądu, wystarczy jeszcze raz ponownie wcisnąć guzik Clear File Annotations i teraz możemy wprowadzać dalsze zmiany w tym właśnie pliku. Ostatnią funkcją, którą chciałbym Ci pokazać po zainstalowaniu tego rozszerzenia, jest zakładka Source Control, która teraz dostała kilka nowych ulepszeń, które możemy zobaczyć tutaj w dolnym lewym rogu. Wcześniej te opcje nie były dostępne i dopiero teraz po instalacji GitLens możemy sprawdzić w wygodny sposób historię komitów, które były na tym konkretnym branchu, Możemy też przeglądać branże, które mamy dostępne lokalnie, jak i branże, które są dostępne na remocie. Poza tym w wygodny sposób możemy też przeglądać stasze oraz pliki, które zostały uwzględnione w danym staszu. Możemy też przeglądać tagi, a to wszystko przez to, że zainstalowaliśmy dodatkowe rozszerzenie do ujrzałstw do code, jakim jest GitLens. Jeżeli jesteś jeszcze nowy na kanale, to zachęcam do subskrypcji po to, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. Jeżeli szukasz kuponów rabatowych na moje kursy, to zapraszam na stronę developer, gdzie są one dostępne.